Na liście nieruchomości, które znikną jeszcze w tym roku, są głównie te znajdujące się przy ulicy Długiej. To kamienice o numerach 8, 8, A, 9, 10, 13, 14, 15 i 36. Po ich wyburzeniu ulica Długa całkowicie się zmieni, bo większość z kamienic, które tam zostaną jest już odnowiona. I jest jeszcze zupełnie nowy blok komunalny, który został oddany do użytku niespełna rok temu. W planach urzędników jest również wyburzenie kamienicy przy ulicy Chopina 14. Budynki, które przeznaczono do rozbiórki są w fatalnym stanie technicznym, na tyle złym, że ich dalsza eksploatacja zagrażałaby bezpieczeństwu mieszkańców. Gruntowny remont kamienic byłby też nieopłacalny. Miasto ma już wszystkie pozwolenia i całą dokumentację potrzebną do wyburzenia. Zanim jednak na miejsce przyjedzie ciężki sprzęt, trzeba jeszcze przeprowadzić przetarg na wykonanie tych prac. Po rozbiórkach wszystkie tereny zostaną uporządkowane, również jeśli chodzi o dokumenty, podziały działek i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie. Na tych działkach mają powstać nowe budynki mieszkalne. Wybuduje je miasto lub sprzeda te tereny, by inwestycję przeprowadzili deweloperzy.